Teraz widzimy znaczący wzrost zachorowań na nowotwory, tkanek miękkich, gardła, nosogardła. Wcześniej statystyki faktycznie bardziej sugerowały nam na zmianę w krtani, ale profilaktyka, wczesne wykrywanie sprawiły, że te nowotwory są dużo wcześniej teraz leczone, na wczesnym etapie nie wymagają już takich postępowań onkologicznych. Natomiast właśnie zmiany na śluzówkach, pacjenci najczęściej nie zwracają uwagi. Mówią, że to afta, kiedy jest jakieś niegojące się owrzodzenie, utrzymujące się tygodniami, a wymaga to faktycznie specjalistycznej konsultacji. Widzimy, że tych nowotworów jest coraz więcej. Są to nowotwory trudne do leczenia, operacje są dużo trudniejsze i no jest to niepokojący trend, oczywiście związany z dalszym użytkowaniem papierosów, piciem alkoholu, ale również widzimy, że wirusy EBV również mają wpływ na przykład na pojawienie się nowotworów migdałka, więc teraz większość pacjentów, którzy przychodzą, faktycznie zgłaszają się z takimi schorzeniami i wymagają tutaj podejścia no, z naszej strony szerokiego, że tak powiem. Dzieci to również jest pacjent, który bardzo często wymaga zaopatrzenia laryngologicznego. Bardzo dużo, teraz jest dużo większa świadomość i rodziców, i wszystkich dookoła. Jeśli chodzi o te choroby dziecięce, przerosty migdałków, problemy z migdałkiem gardłowym, czyli najczęściej ten obraz dziecka, mowa nosowa, chrapanie, oddychanie przez otwarte usta, problemy z mową, to wszystko powinno nam zasugerować, że wskazana jest diagnostyka laryngologiczna i wizyta. Tutaj w Karincie mamy również dostępny fiberoskop, dzięki któremu możemy dokładnie zobaczyć ten migdałek gardłowy, włożyć kamerę, ocenić dokładnie jego wielkość, wskazania do ewentualnego zabiegu czy usunięcia. To jest teraz standard, tak się teraz leczy i cieszę się, że możemy tutaj takie postępowanie pacjentom w każdym wieku zapewnić. Zdecydowanie tak. Widać to po młodych pacjentach, że coraz więcej młodych osób ma problemy ze słuchem, narzeka. To zresztą widzimy na badaniach audiometrycznych, gdzie ucho najczęściej psuje się, można powiedzieć, do wysokich częstotliwości. Widzimy już pojawienie się tego załamka, który normalnie pojawia się późno z wiekiem, już u młodych osób. Dodatkowo zatykanie przewodu słuchowego uniemożliwia samooczyszczanie się ucha, ponieważ ruch tej wydzieliny w uchu jest na zewnątrz. Jeśli my to zatkamy, bardzo często robią się te czopy woskowinowe, trudne później do usunięcia, pacjenci przychodzą po pomoc, więc no wiadomo, takie czasy, człowiek chce się odciąć od otoczenia, ale te słuchawki no ogólnie nie są niczym dobrym, więc jeśli już, to proponuję faktycznie stosować te nauszne, są zdecydowanie lepsze. No, jeśli chodzi o te problemy laryngologiczne, no tutaj można powiedzieć najłatwiej chyba zacząć od uszu, czyli zdecydowanie nie wkładanie niczego do uszu, unikanie tych słuchawek, odpowiednia higiena uszu, czyli u większości pacjentów niestosowanie tych patyczków. Są osoby, które mogą, ale to faktycznie powie wtedy lekarz, że są pacjenci, którzy mają szerokie kanały słuchowe, więc też to nie jest zło ostateczne, tak jak mówią w tych reklamach. Ale zdecydowanie pacjenci, którzy już mieli kiedyś problem z tymi czopami woskowinowymi, żeby tego unikali. Jeśli chodzi o nos, to właśnie unikanie tych klimatyzowanych pomieszczeń, odpowiednia wczesna diagnostyka laryngologiczna i włączenie leczenia, ponieważ im wcześniej, tym faktycznie lepiej, jak już mamy do czynienia ze zmianami polipowatymi, z zatkanymi ujściami zatok, najczęściej leczenie zachowawcze może być niewystarczające, a leczenie szpitalne, operacje zawsze wiąże się z ryzykiem, mimo że w tych czasach już bardzo, bardzo niewielkim. Gardło to oczywiście dbanie. Teraz w dobie, kiedy jesteśmy po COVID-zie, dobie maseczek, tych zakażeń, infekcji jest dużo mniej, ale już widzimy, że to wszystko się wycofuje, wrócimy do starych czasów. Pacjenci dodatkowo narażeni mniej przez ostatni czas, teraz będą chorować pewnie więcej, zwłaszcza w starszym wieku, więc
unikać tych zbiorowisk, nie narażać się na dodatkowe infekcje, ponieważ każda kolejna angina to jest coraz większe ryzyko, czy pojawienia się ropnia, czy ogólnie takiego przerostu migdałków, który również wymaga już jakiegoś leczenia operacyjnego. Co do krtani, no krtani nie badamy, my badamy oczywiście, ale jak pacjent idzie do lekarza rodzinnego, on krtani najczęściej nie zbada, bo albo to wymaga fibroskopu, a przynajmniej tego lusterka, nie jest to badanie proste, więc przy pojawieniu się jakiejkolwiek chrypki trwającej dłużej niż 3 tygodnie, nie pokrywającej się z żadną infekcją, wskazane jest już diagnostyka laryngologiczna, obejrzenie tej krtani, czy tam wszystko jest w porządku i takie te. Warto o tym pamiętać, bo naprawdę można sobie zdecydowanie szybko pomóc i uniknąć ciężkiego leczenia i w tym tego najcięższego, czyli prawda, usunięcie krtani, które jest zabiegiem mocno okaleczającym i krzywdzącym dla pacjenta, ale niestety koniecznym, żeby w ogóle mówić o wyzdrowieniu.